Kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na przepyszne lody waniliowe. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu, więc cóż, nie pozostaje nam nic innego. Jak? Zaczynamy! Co będziemy potrzebować do zrobienia domowych lodów waniliowych, przepysznych lodów waniliowych? Jest to proces dwuetapowy, troszeczkę czasochłonny, ale naprawdę efekt jest wyśmienity. Rozpływają się w ustach i są naprawdę przepyszne. Ja będę robiła je w misce KitchenAid'a, a jeżeli nie macie, to po prostu chodzi o to, żeby je ubić i będziecie musieli je co pół godzinki, tak przez 3-4 godziny mieszać po prostu w pojemniku, wkładać do zamrażarki, mieszać je i następnie tak, żeby one się nie skrystalizowały, tylko żeby były piękne, puszyste. Ale przechodzimy do składników. Co będziemy do tych lodów potrzebować? 8 żółtek. Jajko oczywiście będziemy musieli sobie sparzyć, chociaż niekoniecznie, bo te żółtka będą też podgrzewane, ale ja zazwyczaj do kremów, do lodów oczywiście parzę sobie, przelewam gotującym rządkiem jajka, czyli 8 żółtek, 200 g cukru zwykłego kryształu, dwie laski, mniejsze takie dwie laski wanilii lub też 4 łyżki ekstraktu waniliowego. Jajka sobie teraz przeleję gotującą wodą. Okay. Przepłuczę sobie zimną, żeby nie były tak gorące. Teraz musimy sobie oddzielić żółtka od białek. Białek nie wyrzucamy, oczywiście sobie zostawimy te białka i możemy sobie zrobić przepyszną bezę. Bezpośrednio wrzucam sobie do misy. O. Uważajcie, żeby skorupki nie powpadały. Starajcie się, aby nie było białka w tych żółtkach, żeby wszystko było dobrze oczyszczone. I tak musimy wybić sobie te 8 żółtek. Teraz rozkrawam sobie laskę wanilii i muszę wydrążyć sobie te nasionka. Tej laski wanilii nie będziemy też wyrzucać, gdy będziemy zaś później podgrzewać ten cały miks, to oczywiście sobie wrzucimy tą laskę wanilki, żeby ona jeszcze sobie tutaj oddała te wszystkie aromaty. W składnikach nie podałam Wam jeszcze, że będziemy potrzebować śmietanki, ona jest w lodówce, ale pod spodem w opisie będziecie mieli dokładne składniki całości do przygotowania lodów. Ona jest w lodówce, ta śmietanka. Nie chcę, żeby ona się ogrzała jeszcze. Bo może ktoś powiedzie, że to troszkę niedorzeczne, że w lodówce śmietanka, a ona będzie podgrzewana. Tak do lodów się robi, że dodaje się zimną śmietankę po prostu z lodówki. Tak jak na creme brulee, coś podobnego. Ale najpierw zaczniemy tutaj od wydrążenia tych nasionek. Wrzucamy do tych jajek, czyli do żółtek przygotowanych. Do całości dodaję szczyptę soli. I będziemy wraz z cukrem ubijać na puszystą masę. Zakładamy rózgę. Zamykamy. I miksujemy. Okej.
już mamy rozszczepane żółtka. Teraz po łyżce będziemy dodawać cukru zwykłego. Zamykam ponownie i miksujemy. Żółtka już się z cukrem fajnie ubiły. Zobaczcie. Zbieram sobie wszystko od dołu. Jeszcze cukier jest tutaj wyczuwalny, także one nie są... One tylko zmieniły swój kolor i są bardziej takie puszyste, ale cukier jest jeszcze tutaj wyczuwalny i taki może być już. Teraz powoli zamykamy sobie ponownie. Mam przygotowane tutaj 600 ml śmietanki 30%. Jeżeli będziecie używać 36%, możecie. Wtedy dodajecie sobie 400 ml takiej śmietanki i 200 ml mleka lub też śmietanki 10%. Ale ja zawsze robię sobie z 30%, nie robię żadnych miksów, więc taką śmietankę powoli będę sobie podczas ubijania dodawać. Wszystko sobie przelewam do garnka. Zobaczcie, teraz już jest cukier jest rozpuszczony, jest bardzo gładka masa. Tak sobie wylewamy. Dodaję resztki wanilii, włączam grzanie i teraz będziemy podgrzewać do momentu, aby się nie zagotowało oczywiście, żeby ona troszeczkę zgęstniała ta masa, ale nie zagotowała się, bo jeżeli się zagotuje, to będziecie mieli jajecznicę. To jest taki sam proces jak na creme brulee, w sumie bardzo podobne składniki. Bardzo musicie uważać, żeby Wam się tutaj nie zagotowało, czyli od czasu do czasu sobie przemieszać na wolnym ogniu. Ja mam tutaj taki malutki płomyczek i sobie będziemy ogrzewać. Możecie też to robić na aubemarii. I gdy będziemy już mieli podgrzaną troszeczkę, zgęstnieje nam ta masa, przelewamy sobie do miski, zamykamy. Wkładamy do lodówki i musimy co najmniej 8 godzin chłodzić sobie tą masę w lodówce. No i wtedy, gdy będzie masa schłodzona, możemy przechodzić do procesu ubijania lodów. O, już troszeczkę jest masa gęściejsza, zobaczcie. Ona nie będzie bardzo gęsta, ale będzie, to jest bardzo ciepłe teraz.
wyciągam sobie te resztki od wanilii. O, jeszcze tutaj. Tak. Już jest wszystko usunięte. Możecie sobie przecedzić, ale ja lubię, jak te, na przykład te ziarenka wanilii są w tej masie, także ja nie będę tutaj przecedzać, ale jeżeli ktoś nie lubi, to może sobie tą masę jeszcze dodatkowo przesitko drobne przecedzić. Przelewam do szklanej misy lub też metalowej, jak macie. Wolałabym nie, żebyście w plastik przelewali, bo to jest, może też oddać jakiś smak. Przelewam. O. Ja sobie tutaj te ziarenka też wybiorę. Taką masę wkładamy teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, na 8 godzin. Na razie sobie odstawię, żeby mi ostygła. Nie będę wkładać tego do lodówki, bo ona jeszcze paruje. Ale jak już będzie w temperaturze pokojowej, wtedy przykrywam ją albo folią, albo pokrywką szczelnie i wtedy wkładamy do lodówki na 8 godzin lub też jak ja robię to zawsze to dwuetapowo, dwudniowo. Jeden dzień przygotowuję masę, na drugi dzień sobie oczywiście tą masę będę ubijać. Ja będę robiła w specjalnej misie do lodów z firmy KitchenAid, ale Wy, jeżeli nie macie, to możecie sobie użyć zwykłego miksera. Tyle tylko, że będziecie musieli sobie ten proces przynajmniej przez 3 godziny, co pół godzinki sobie mieszać te lody, wstawiając do zamrażarki, wyjmując, na nowo mieszać i wyjmując, żeby one były takie puszyste, a nie zbite. Dobrze, na dzisiaj zakończony etap. Czekam, aż mi ostygnie, wkładam do lodówki i widzimy się następnego dnia. Włączam sobie już na obroty na jedynkę i na tej jedynce będzie 20 minut się cała ta masa będzie się kręciła 20 minut. Wlewam sobie powoli strumykiem. Ona już jest bardzo gęsta. I tak 20 minut musi się kręcić. Jeżeli będziecie to robić mikserem, to gdy przełożycie sobie do pojemnika co 2 godziny, przez 2 godziny w zamrażarce, gdy będą te lody, musicie co pół godziny sobie przemieszać, żeby się nie skrystalizowały te lody. Ale najlepiej używać do tego maszyny do lodu specjalnej. Spróbuję sobie tutaj. No, wtedy mieszać. Tak, moi drodzy, wyglądają lody, przepraszam, lody ubite. Ja teraz sobie wyciągnę. One jeszcze są miękkie. Jeżeli chcecie, żeby one były w sam raz do nakładania, to musicie oczywiście sobie je dłużej ubijać. Ja chcę tak je włożyć, czy tak do zamrażarki, więc na 20 minut już mi w zupełności wystarczy. Ok. W smaku są naprawdę przepyszne. Ja sobie teraz przełożę do pudełka, w którym będę przechowywać. Taką masę już możecie na przykład użyć do
tortu lodowego. Wspaniale się nadaje. Okej. Tak, moi kochani, wyglądają już loty po schłodzeniu. Jak widzicie, już większa część jest zjedzona. Naprawdę te lody są bardzo pyszne, więc znikają szybko. Ja sobie pozwolę tu nałożyć. Zobaczcie, jakie naprawdę przepyszne są te lody. Możecie sobie podawać z bitą śmietaną, czy też z sosem. Ja mam tutaj taki sos czekoladowy, zaraz Wam zaprezentuję, lub też karmelowy. Albo możecie też w zwykłym wafelku. Naprawdę dzieci uwielbiają takie lody. Ja sobie tu poleję odrobinę sosem czekoladowym. Tak, moi drodzy, się prezentują. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu i wypróbujecie chociaż raz. Polecam Wam te lody, przepyszne, możecie je przekładać warstwami z karmelem. Naprawdę są świetne, dodać też truskawki w sezonie lub też inne owoce. Spróbujcie, przetestujcie, koniecznie dajcie znać, czy Wam smakowało, a ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pa! Oczywiście jeszcze wspomnę tutaj, chciałabym Wam złożyć życzenia noworoczne. W tym roku nie było filmiku na życzeniami świątecznymi i noworocznymi. No, z powodów różnych jestem naprawdę zabiegana w pracy. No, nie znalazłam chwilki czasu, aby poświęcić Wam. Przepraszam Was za to, ale teraz w tym momencie chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby ten rok był jeszcze lepszy. Choć ja nie mogę narzekać, naprawdę ten rok ubiegły był wspaniały dla mnie i mojej rodziny, więc życzę Wam tego samego, aby był może lepszy, jeżeli mieliście gorszy rok, a w szczególności, żebyście byli zdrowi, a my widzimy się w kolejnych filmikach moich i mam nadzieję, że będziecie próbować testować moje przepisy. Do zobaczenia! Pa!